Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2182. Projekt dotyczy zmiany w zasadach ponoszenia odpowiedzialności przez kierowców kierujących pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego i zakłada większą efektywność kary za wykroczenia bądź przestępstwa oraz w konsekwencji do zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W projekcie podkreśla się, że odpowiada on na społeczną potrzebę i powszechną opinię o konieczności reakcji na wydarzenia, które miały miejsce na przełomie 2013 i 2014 roku, ale także kolejne bulwersujące opinię społeczną wydarzenia. Projekt PSL-u w druku 2182 skupia się głównie na zwiększeniu granic kary finansowej w postaci grzywny, a także przewiduje konieczność wykonywania pracy społecznie pożytecznej przez zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. W projekcie zawarto też zaostrzenie karania w przypadku sprawców recydywistów poprzez zwiększenie wysokości obligatoryjnej kary pozbawienia wolności w zakresie od 6 miesięcy do lat 8, a nie jak obecnie od 3 miesięcy do lat 5. Dramatyczne wydarzenia w Kamieniu Pomorskim, myślę, że na każdym z nas i w każdym z nas wywołują uzasadnione emocje i sprzeciw społeczeństwa wobec przyzwolenia na jazdę po pijanemu. Powinniśmy w pierwszej kolejności dążyć do wyeliminowania tego przyzwolenia, chociaż nie będzie to zagadnienie proste i łatwe. Czy w emocjach, czy pod wpływem przeżyć i drastycznych sygnałów, czy powinniśmy zasadniczo zmieniać prawo? Wyrażę pogląd, że zarówno kodeks karny, jak również kodeks wykroczeń i kodeks postępowania o wykroczenia zawierają kompletny i niewymagający uzupełnienia system penalny realizujący cele kary, w tym także w aspekcie zapobiegawczym, a więc zarówno w zakresie prewencji ogólnej, jak i indywidualnej. Obowiązujące przepisy kodeksu karnego dają możliwość sądom wydawania wyroków adekwatnych do wagi przestępstw popełnianych przez kierujących w stanie nietrzeźwości. Zasadne jest więc częstsze orzekanie przez sądy kary ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Zasadne jest także kierowanie prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości na ich koszt na odbycie terapii odwykowej organizowanej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego lub inne uprawnione organizacje. Oczywiście obowiązuje zasada niezawisłości sędziowskiej, a więc powyższe problemy powinny być przedmiotem szkoleń okresowych dla sędziów w ramach prowadzonych zarówno przez Krajową Radę Sądownictwa czy Ministerstwo z udziałem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ważne jest, abyśmy wdrażali działania profilaktyczne i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej. Należy także dążyć do stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia dla ofiar wypadków i ich rodzin spowodowanych przez osoby będące w stanie nietrzeźwości. Pragnę poinformować Wysoką Izbę, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka obradowała nad tym problemem po tych tragicznych zdarzeniach i komisja przyjęła dezyderat
który został przekazany na ręce prezesa Rady Ministrów, a który pokazuje, jakie kierunki i jakie działania zdaniem państwa posłów, członków komisji są pilne i zasadne. Sądzę, że należy połączyć działania na rzecz walki z pijanymi kierowcami. Dlatego też prezydia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Spraw Wewnętrznych z udziałem Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Drogowego przyjęły wnioski de lege ferenda, które będą skierowane na ręce przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Myślę, że ten szeroki front działań jest niezbędny i potrzebny po to, żebyśmy mogli wspólnie wypracować ważne, ale nie niszczące dzisiaj systematyki i nie powodujące zasadniczych zmian w kodeksie karnym, bowiem katalog kar daje szansę i daje możliwość stosowania takich, które są karami wysokimi. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie przeciwny skierowaniu tego projektu do pracy w komisji, dlatego że będzie to też znaczący wkład w wypracowanie ogólnej koncepcji walki z pijanymi kierowcami. Dziękuję, panie marszałku.